Dzień dobry. Nazywam się Konrad Kargul. Miło mi jest gościć na Waszych ekranach w ramach nowego cyklu IMI Akademia 4.0. W analogii do terminu Przemysł 4.0 wykorzystujemy technologię online do tego, aby dzielić się wiedzą i informacją. Oraz podobnie tak jak to się dzieje w branży przemysłowej, widzimy rozwój technologii. Tak w ramach naszego cyklu, także w przeciągu czterech spotkań. Przedstawię pewien proces rozwoju rozwiązań, równoważenia i regulacji. Będę mówił o rozwiązaniach w analogowych, czyli takim jak na przykład równoważenie statyczne, ale przejdę do innych poziomów, gdzie poziom cyfryzacji jest znacznie wyższy. Nie po to, aby któreś z tych rozwiązań dyskredytować, a inne do innego zachęcać. Po to natomiast, abyśmy mieli świadomość, aby budować świadomość tego, że rozwiązania powinny być wybierane adekwatnie do celów i potrzeb, jakie im stawiamy. Witam także w imieniu Maśka, który pełni funkcję realizatora, oraz w imieniu Rafała, który pełni funkcję konsultanta technicznego na czacie. Przejdźmy zatem do części merytorycznej naszego spotkania. Podczas różnego rodzaju konsultacji, telefonów, wizyt. Dostanie różnego rodzaju pytania. Czy nastawy przy zaworach termostatycznych są poprawne? Czy zamontować zawór na zasilaniu lub powrocie? Czy ciśnienie, jakie dławie na zaworze stat, przypadkiem nie jest zbyt wysokie? Te zagadnienia, te tematy pojawiają się bardzo często. W ramach dzisiejszego spotkania chciałbym, aby padły na nie odpowiedzi. Ale jeżeli któreś z tematów, któryś, któraś z kwestii nie byłaby wystarczająco wyjaśniona, to zachęcam do skorzystania ze strefy PIO czyli zadawania pytań w formie czatu, na którym Rafał na bieżąco będzie odpowiadał na wszelkie różnego rodzaju tematy. Jeżeli ktoś z Was nie dysponuje loginem, nie dysponuje kontem Google, może skorzystać ze specjalnie do tego przygotowanego loginu oraz hasła. Jeżeli nam wystarczy czasu, część pytań Rafał prześle na końcu naszego spotkania do strefy PIO, ale na wizji, więc wtedy odpowiemy sobie przed kamerą na wybrane pytania. O no dobrze. Definicja równoważenia statycznego. Równoważenie statyczne to proces uzyskania przepływów projektowych we wszystkich obwodach przy użyciu statycznych zaworów równoważących. Proces, któremu towarzyszą pewne zjawiska. Jakie dokładnie? Zobaczmy to w doświadczeniu doktora Flow. Wcielając się w postać doktora Flow, w doświadczeniu tym zaprezentuję równoważenie statyczne oraz towarzyszące im zjawiska. W ramach doświadczenia wykorzystam jednostkę demonstracyjną, naszą mini instalację, w której zabudowana jest pompa obiegowa, armatura oraz elementy, które pozwolą obserwowanie różnych zjawisk. Tymi elementami są rotametry, które dają możliwość podglądu zmian przepływu, oraz podpięty jest tutaj sensor dps visio między zasilaniem i powrotem, dający możliwość podglądu ciśnienia dyspozycyjnego. W ramach doświadczenia wykorzystam zawory termostatyczne Calypso-Exact. Zawory termostaty termostatyczne lub analogiczne im wkładki termostatyczne to najbardziej powszechny element równoważenia statycznego, który spotkamy niemalże w każdym obiekcie. Składki są instalowane w grzejnikach zintegrowanych, zawory termostatyczne projektujemy i montujemy przy grzejnikach boczno-zasilanych lub na przykład grzejnikach łazienkowych. Czyli produkty te są dostępne zarówno w obiektach jednorodzinnych jak i wielorodzinnych, w obiektach hotelowych, komercyjnych. Najbardziej rozpowszechniony produkt jeżeli chodzi o mrożenie statyczne. No dobrze, przejdźmy teraz do samego doświadczenia. Wielkości, które będziemy sobie sprawdzać, to wartości przepływu. Są one dodatkowo prezentowane na kamerze, która daje nam pewne zbliżenie, oraz będziemy sobie sprawdzać wartość różnicy ciśnień. Na ile to będzie możliwe, będę ją prezentował także na kamerze, ale na pewno też referował, czyli będzie Wam znana zmiana zachodząca, zarówno na parametrze przepływu, jak i ciśnienia. W ramach tego doświadczenia pompa została ustawiona na wartość 50 kPa, czyli mniej, więcej obiekt, czyli mniej więcej symulująca obiekt wielorodzinny lub też komercyjny. Przyjmijmy, że w ramach równoważenia mam doprowadzić do sytuacji takiej, w której przepływ na obu obiegach będzie wynosił 100 litrów na godzinę. W tym celu wykorzystam kluczyk nastawczy oraz zawory termostatyczne Calypso Exact. No to przejdźmy do samego równoważenia. Na starcie, zanim jeszcze dokonam jakiejkolwiek korekty, powiem Wam, że ciśnienie dyspozycyjne przy pompie ustawionej na 50 kPa w tym momencie, czyli w wartościach przepływu, które kolejno na pierwszym metrze wynoszą około 160 litrów na godzinę, na drugim około 180, to przy tych przepływach ciśnienie dyspozycyjne wynosi 6 3. Czyli takie ciśnienie w tym miejscu generuje nam takie przepływy. Dokonuję korekty na zaworze termostatycznym numer 1. Zmieniam wartość nastawy tak, aby uzyskać 100 litrów na godzinę. Mam 100 litrów na godzinę. Wartość tę uzyskałem przy nastawie 4, czyli nastawa 4 dała mi 100 litrów na godzinę a ciśnienie dyspozycyjne, które jest w tym momencie, wynosi blisko 10 kPa, 9,5 kPa. Czyli zauważmy, zmiana przepływu doprowadziła do zmiany też ciśnienia dyspozycyjnego. Przypominam, że pompa jest ustawiona na trybie DP Constance, stałe 50 kPa, czyli na trybie, który jest najczęściej stosowany w obiektach wielorodzinnych. Czyli pompa trzyma stałe 50 kPa, ale tutaj zmiana nastąpiła. Teraz kolejny krok mojego równoważenia. Dokonam zmiany nastawy przepływu na zaworze termostatycznym numer 2. I teraz ważna rzecz. Obserwujcie proszę zmianę zarówno na rotametrze numer 2, ale równolegle zękajcie na to, co się dzieje na rotametrze numer 1. Czyli dokonuję równoważenia na rotametrze numer 2, tak, aby uzyskać 100 litrów na godzinę. Widzę, że tutaj też się coś dzieje. Następuje zmiana. Na rotametrze numer 2 mam 100 litrów na godzinę. Uzyskałem wartość wymaganego przepływu. Nastawa wynosi 3, czyli z 8 z, pełnego, z pełnych nastaw, z tych najwyższych wartości zredukowałem. Kolejno do czterech i do trzech obrotów. I zauważmy, na rotametrze numer dwa mam swoje oczekiwane 100 litrów na godzinę. Na rotametrze numer jeden już niestety nie. I to jest bardzo ważny punkt naszego doświadczenia, bo on reprezentuje, czy też przedstawia, prezentuje zjawisko interaktywności, czyli podczas równoważenia statycznego między obiegami następuje efekt interaktywności. Ciśnienie, jakie teraz mam, wynosi 18 kPa, czyli zauważmy, że zmiana przepływu na rotametrze numer 2, redukcja tego przepływu na całym obiegu mojego, mojej mini instalacji, spowodowała, że ciśnienie dyspozycyjne w tych punktach wzrosło do wartości ponad 18 kPa. Teraz, gdy chcę dokonać korekty. Gdy chcę dojść do mojej wartości oczekiwanej, czyli 100 litrów na godzinę na obu obiegach, muszę wrócić do rotametru numer 1 i jeszcze raz tutaj skorygować wartość nastawy. Widzę, że delikatna zmiana znowu zaszła na rotametrze numer 2, więc tutaj także powinienem jeszcze raz doprowadzić do korekty. I teraz moje nastawy 3 oraz 2. Yy, i pół dają mi oczekiwane wartości przepływu. I to się dzieje przy wartości ciśnienia dyspozycyjnego na poziomie 22,5 kPa. Bardzo ważny efekt interaktywności, czyli wzajemnych relacji między przepływami, na skutek zmian nastaw na poszczególnych zaworach. Przyjmijmy sobie teraz, że wartości 100 litrów na godzinę, które są dosyć duże, one są na przykład właściwe dla całego lokalu mieszkaniowego w budynkach wielorodzinnych, dla całego mieszkania, ale dla pojedynczego grzejnika to dosyć sporo. Przyjmijmy, że chciałbym uzyskać na rotametrze numer 2 20 litrów na godzinę, czyli wartość bardziej adekwatną dla pojedynczego pomieszczenia, dla pojedynczego grzejnika. Zobaczmy, co się będzie działo. Czyli dalej dokonuję redukcji nastawy. Mam, mam wartość 70 litrów na godzinę, dalej schodzę do wartości 60 litrów na godzinę, 50 litrów na godzinę, i tu nastąpił zwrot w kierunku zwiększenia przepływu. Zauważmy, dlaczego tak się stało. Wrócę jeszcze raz do 50. 50 litrów na godzinę to jest wartość, którą mam na nastawie 1. Nie mam już mniejszej nastawy. Dalej kręcąc kluczykiem, ja ponownie wracam do pełnego otwarcia, czyli do nastawy 8. Więc zauważmy, że jeżeli dojdę do wartości 1, jeszcze raz ustawię nastawę 1, to mi daje 50 litrów na godzinę. Wartość Ciśnienia dyspozycyjnego w tym momencie jest na poziomie 27 kPa, czyli przy tym ciśnieniu różnicowym i przy moim zakresie wartości nastaw nie jestem w stanie uzyskać 20 litrów na godzinę. To też jest bardzo ważny efekt, który możemy obserwować, czyli relacji między nastawami a wartościami ciśnień dyspozycyjnych. Dodatkowo zademonstruję. Ten, to zjawisko poprzez wykorzystanie wkładki termostatycznej. Mam wkładkę termostatyczną, czyli analogiczny element do zaworu termostatycznego. Wkładka, która jest montowana w zaworach termostatycznych. Jest to wkładka, która także ma nastawy od 1 do 8, czyli dokładnie te same parametry hydrauliczne, które posiada zawór termostatyczny Calypso exact. I Teraz zobaczmy. Mam ją na nastawie 8 i prześwit dla przepływającego czynnika wygląda tak jak właśnie widzicie to na, na filmie. Korekta zmiany nastawy, czyli redukcja nastawy, powoduje przysłonięcie tego okna. Teraz mam wartość nastawy 4, 3, 2 i 1. Przysłonięcie okna, zostaje wtedy bardzo niewielka wartość prześwitu, ale idąc dalej, ja powoduję ponowne otwarcie i powrót do nastawy osi. Ważny parametr też konstrukcyjny zaworów termostatycznych czyli widzimy, że to wkładki czy zawory termostatyczne te najbardziej rozpowszechnione elementy równoważenia statycznego mają pewne. Parametry też konstrukcyjne, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Czyli mam pewne minimum, do którego mogę zredukować ten mój przepływ przy danych warunkach ciśnienia, poniżej którego już niestety nie jestem w stanie zejść, jeżeli nie dokonam innych dodatkowych usprawnień w ramach mojego rozwiązania zrównoważenia instalacji. No dobrze, to przejdźmy sobie teraz na tablicę, w której jeszcze wyjaśnimy dodatkowo ten efekt relacji między przepływem, wartością nastawy oraz ciśnieniem. Chcąc w postaci teoretycznej przedstawić relacje między wielkościami, które mierzyliśmy lub które korygowaliśmy, warto sięgnąć do karty katalogowej produktu. Mam na myśli w tym przypadku oczywiście zawór termostatyczny Calypso Exact. Nie będę prezentował całego dokumentu. Mam możliwość natomiast wyświetlenia fragmentu, tabeli, która mówi o relacji wartości nastawy, którą znamy, od 1 do 8, którą zmieniałem, w kontekście współczynnika przepustowości, jakim jest wartość KV lub KVS. Wartość KV, tutaj gdzie mamy podany współczynnik parametr XP, jest prawdziwa dla duetu zawór termostatyczny plus głowica termostatyczna, natomiast wiersz opisany jako KVS, to jest ten nasz przypadek z doświadczenia, Czyli z zaworem solo, bez głowicy termostatycznej. I zauważmy, im większa wartość nastawy, tym oczywiście większe wartości współczynnika przepustowości. Dla ósemki ta różnica między wartością KVS oraz KV jest dość wyraźna, ale co bardzo ciekawe, im mniejsza nastawa, im niższa wartość, schodząc do wartości 1, zauważmy, że. Tutaj już nie ma żadnej różnicy między solo produktem a duetem. Czyli w naszym przypadku, gdy chciałem uzyskać 20 litrów na godzinę, tym moim progiem dolnym było 50 litrów na godzinę, nie dawało mi już możliwości zredukowania tej wartości. To nawet gdybym, te parametry instalacji nie dawały mi możliwości zredukowania, bo już byłem na nastawie 1, to nawet gdybym zamontował głowicę termostatyczną. Nie dostałbym żadnej poprawy. Nie nastąpiłaby już dodatkowa redukcja współczynnika przepustowości, czyli nie miałbym żadnej zmiany przepływu, nadal miałbym nadprzepływ. Bardzo ważne z perspektywy małych, niskich nastaw, na przykład w naszych projektach. No dobrze, czyli jeżeli już wiemy, że jest coś takiego jak relacja między nastawą a współczynnikiem przepustowości, to spróbujmy teraz zapisać. Te relacje w kontekście także mierzonej przez nas wartości ciśnienia dyspozycyjnego i odczytywanej z rotametru wartości przepływu. Wartość tą, tę, którą odczytywaliśmy, był przepływ. Skoro wiemy, że przy zmianie nastawy następowała redukcja przepływu, to mogę zapisać, że wartość nastawy, czyli w tym przypadku, Ukryta, ukryta wartość pod wartością współczynnika kV jest bezpośrednio zależna od wartości przepływu. Prawdziwym jest zapisać, że nie jest to oczywiście jedyna wartość, która wpływała mi na przepływ, bo jeszcze było, tą wartością dodatkową była wartość ciśnienia dyspozycyjnego, którą mierzyłem. I tutaj, co jest niezwykle Istotne, należy zapisać wartość ciśnienia dyspozycyjnego, czyli wartość mierzonego delta P pod pierwiastkiem, bo to już nie jest funkcja liniowa. Tutaj nie zachodzi nam bezpośrednia proporcja. Jest tutaj funkcja wykładnicza. W postaci pełnego, pełnej formuły, czyli w różnego rodzaju poradnikach akademickich, w podręcznikach znajdziemy jeszcze wielkość gęstości, ale już nie Mnożenie, nie iloczyn, tylko dzielenie, iloraz. I ten wzór w takiej postaci, to równanie pokazuje nam pełną relację między nastawą, czyli współczynnikiem KV, między ciśnieniem dyspozycyjnym, dyspozycyjnym oraz gęstością. Czyli jeżeli będę redukował wartość nastawy, redukował wartość KV, zredukuję wartość przepływu. Gdy będzie mi rosło ciśnienie dyspozycyjne. Będzie wzrastał przepływ. Gdy zmienię gęstość i ta gęstość na przykład zostanie zredukowana, to wzrośnie przepływ. Ale gdy z kolei zmienię czynnik, na przykład z wody na glikol, czyli medium o większej gęstości, to zauważmy, że przy tych samych nastawach, przy tych samych ciśnieniach dyspozycyjnych, zmiana gęstości, czyli zwiększenie gęstości spowoduje powoduje zredukowanie przepływu. Bardzo ważny wzór, bardzo ważna relacja, która jest stosowana w bardzo wielu narzędziach stosowanych przez nas na co dzień. Wszelkiego rodzaju programy obliczeniowe, inżynierskie do projektowania instalacji bazują między innymi na tej formule. Ta formuła, to równanie wyjaśnia nam także zjawisko interaktywności, bo popatrzmy na to nie tylko i wyłącznie z perspektywy samego zaworu termostatycznego, ale całej instalacji, a zwłaszcza pod kątem interaktywności tej części instalacji, której ja nie zmieniam podczas zmiany nastawy zaworu termostatycznego. Czyli mamy tam wszelkiego rodzaju armaturę, może jakąś podpionową, podpionową zawory odcinające, kształtki, rury, trójniki. To wszystko ma jakąś swoją wartość przepustowości. Tam jest zagnieżdżony w tym ten współczynnik KV, jaki dokładnie no nie znamy, ale on jest. I teraz popatrzmy, jeżeli ja redukowałem przepływ, na moim zaworze termostatycznym, na moim konkretnym grzejniku, to redukowałem przepływ w całej instalacji. Czyli na jakimś stałym KV następowała redukcja przepływu. A co za tym idzie? W funkcji wykładniczej następowała redukcja oporu w tej części. I dlatego, mimo że pompa dawała mi stałe ciśnienie różnicowe w postaci 50 kPa. Gdy ja redukowałem KV na moim konkretnym zaworze, to jego opór rósł, ale ciśnienie dyspozycyjne wzrastało. Czyli dyspozycja, która przyszła do mojego zaworu, stała się większa. Dlatego, ponieważ na części na stałym współczynniku KV, tam gdzie przepływ spadł, KV zostało takie same. To jego opory także spadły i nie były konsumowane przez te wszystkie elementy i one przyszły do mojego hmm, punktu pomiaru ciśnienia dyspozycyjnego, które odczytywałem na DPS Wizji. Więc ten wzór świetnie nam obrazuje relacje między tymi wartościami, co ma miejsce w równoważeniu statycznym. Równanie, które widzieliśmy na tablicy doktora Flow możemy także przekształcić w taki sposób, aby wyznaczyć współczynnik KV. Ten element, ta wartość jest podawana przez producentów. Podawana jest w taki sposób, że obrazuje ona ilość wody podawana w metrach sześciennych na godzinę, która przepływa w czasie jednej godziny w wyniku różnicy ciśnień równej 1 bar. I to jest Wielka cecha pozytywna tego parametru, jakim jest współczynnik KV, czyli jego obiektywizm. Każdy producent, niezależnie od tego, jaki to jest zawór, jakiej wielkości, jakiego przeznaczenia, jeżeli tylko podaje wa wartość współczynnika KV, to jest on oznaczony w ten sam sposób. I taką wartość warto wtedy, tę cechę warto pamiętać, bo dobory wszelkiego rodzaju będą bazowały właśnie na tym parametrze. Co mam na myśli, mówiąc dobory? Gdy podejdziemy sobie do konkretnego systemu, w którym jest na przykład woda, możemy dodatkowo ten wzór uprościć, pomijając gęstość, czyli jest to zależność między przepływem i oporami, tak, jak to było w doświadczeniu. I teraz nasze projektowanie, czyli dobór konkretnego zaworu równoważącego, jakim jest na przykład zawór stad, polega na wyznaczeniu wymaganego KV, czyli wymaganego współczynnika przepustowości w danym miejscu instalacji, Bazując na informacji oczekiwanego przepływu, który muszę uzyskać, czyli mój projektowany przepływ, oraz oczekiwanego oporu, który muszę wstawić w danym miejscu układu, na tym polega proces równoważenia. Idea jest właściwa jeszcze pod tym względem, że jeżeli mam już wartość kV, to zauważmy, że mogę skorzystać z pewnego wachlarza, który reprezentuje dany produkt. Dla przykładu, wybierzmy sobie zawór. Wybierzmy sobie KV równe wartości 2, czyli 2 m3 na godzinę, ale pamiętajmy, to jest przy jednym barze różnicy ciśnienia. 2. Możemy uzyskać KV2, możemy uzyskać na zaworze DN15 przy nastawie 3,5 obrotu. Możemy też uzyskać na zaworze DN20 przy nastawie mniej więcej 2 obroty. DN25, powiedzmy, że przy wartości mniej więcej 1,5 lub nawet DN32 na jednym obrocie. Pytanie, który wybrać? No pewien instynkt ekonomisty podpowiada, wybierz tańszy, czyli mniejszy, DN15. Jest to słuszne, co więcej, dodatkowo argument techniczny za tym przemawia. Dlaczego? Ponieważ wybierając zawory o mniejszej średnicy, zauważmy, że wejdziemy w wyższe poziomy nasta. Patrząc sobie na krzywe dokładności przepływów, które są, które są prezentowane w kartach katalogowych, na przykład dla zaworu STAT, lub dla użytego w doświadczeniu zaworu calypso Exact, to zauważymy, że między dokładnością równoważenia a nastawą też jest zależność. Im nastawa wyższa, tym odchyłka, która może się pojawić, jest mniejsza. Czyli nam zależy na tym, aby zawory optymalnie byłoby, gdyby pracowały w drugiej swojej połowie otwarcia, czyli stady powyżej nastawy 2.0, zawory termostatyczne calypso Exact powyżej 4, to byłoby optymalne. Czyli mamy drugi powód do tego, aby iść w kierunku zaworów o relatywnie niewielkich średnicach. A gdy nie mam oporu, albo gdy wiem, że nie mam tej wartości, czy, czyli gdy ta, ten parametr delta P jest dla mnie e, nieznany, to pytanie, co powinienem przyjąć? Na przykład może być nieznany wtedy, gdy zawór jest przy odbiorniku ostatnim, krytycznym. Nie mam wtedy nic do zdławienia, w cudzysłowie. I teraz. Pytanie nam się pojawia: to jaki jest minimalny opór, który powinienem przyjąć? Dla zaworów termostatycznych to jest 5 kPa, ale dla zaworów z funkcją pomiaru wystarczy nam 3 kPa, i to jest wytyczna to jest bardzo twardy argument do tego, który mi mówi, że jeżeli nie masz wartości delta P, którą masz do uzyskania na skutek kalkulacji tych oporów, to zastosuj zasadę 3 kPa jako warunku koniecznego dla precyzyjnego pomiaru. Z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń pomiarowych. Te parametry, czyli te minimalne wartości, powinniśmy także stawić we właściwych miejscach w naszych narzędziach kalkulacyjnych, w naszych programach obliczeniowych, które stosujemy na dzień. Tu jest slajd, tu jest fragment zrzut ekranu z programu Instalterm w wersji 4 produkcji Instalsoft. Mamy okienka, gdzie te wartości powinniśmy wpisać, czyli te 3 kilopaskale. Powinniśmy zamieścić w wierszu nazwany zaworek regulacyjny. On odnosi się także do zaworów równoważących. 5 kPa mamy dla zaworów termostatycznych, dla pozostałych tutaj regulatorów różnicy ciśnienia. Teraz nie będę o tym mówił, będziemy poruszać ten temat w kolejnych webinarach. Tak samo w wersji 5 firmy Instalsoft, Instalator w wersji 5, też mamy te parametry do wstawienia. Warto pamiętać, aby to się znalazło w naszych projektach, w naszych kalkulacjach. Tak samo program firmy Sankom, czyli Auditor, też pozwala na parametryzację tych wielkości. 3000 paskali jako minimalna wartość oporu dla zaworów równoważących i też analogicznie dla zaworów termostatycznych, w tym przypadku 5 kilopaskali. A czy jest jakieś maksimum? Wiemy, że jest minimum, ale pytanie, jak się ten parametr kształtuje, jeżeli chodzi o maksymalną wartość, jaką powinienem na nim założyć. I tutaj nie ma takiej wytycznej, nazwijmy to formalnej, jest pewna dobra praktyka inżynierska, która mówi o tym, że ciśnienie różnicowe, spadek na zaworze jaki stawiam do wartości ym, przy kalkulacji kV, czyli opór, ten, ta wartość to jest nic, nic innego jak opór zaworu, w tym przypadku stada. To wartość ta nie powinna przekraczać połowy wartości ciśnienia statycznego, które jest przed zaworem. Innymi słowy, ciśnienia manometrycznego, można by powiedzieć, które mamy przed zaworem. Nie powinniśmy tej wartości dławić więcej niż 50%. Ta wartość mierzona jest pokazana tutaj. A dlaczego nie powinniśmy? To jest to uwarunkowane tym, że w samym procesie przepływu czynnika przez zawór zachodzi zasada zachowania energii. Tam w pewnym tym rdzeniu, tutaj na samym grzybku, woda bardzo mocno przyspiesza co powoduje, że rośnie ciśnienie dynamiczne, a spada ciśnienie statyczne. Ten spadek ciśnienia statycznego jest troszeczkę ryzykowny i niebezpieczny, chociażby pod kątem takiego procesu jak kawitacja, czy proces wytrącania się pęcherzyków powietrza. Jeżeli takie coś zajdzie, to jest to bardzo niekorzystne zjawisko, które powoduje hałas, które może pojawić, powodować destrukcję produktu, który stwarza wibracje, więc same problemy. Generalnie pamiętajmy o takiej dobrej praktyce inżynierskiej. Jeżeli mamy zawory przy odbiornikach końcowych, jak na przykład zawory termostatyczne przy grzejnikach boczno-zasilanych lub łazienkowych, to tutaj warto jeszcze popatrzeć sobie na warunki komfortu, czyli parametry akustyczne, parametry hałasu, ale z perspektywy użytkownika w momencie, gdy to jest pomieszczenie do stałego przebywania ludzi. I szereg producentów mówi o tym, że rekomendowana wartość maksymalnego spadku cienia na zaworach termostatycznych nie powinna przekraczać 20 kPa właśnie z uwagi na hałas. Przy okazji zaworu termostatycznego Calipso Egdart pokażę tutaj zawór TBVC. Dlaczego w tym miejscu? Zawór termostatyczny jest zaworem, zaworem dwufunkcyjnym. Ma funkcję równoważenia, ale gdy demontuję kapturek, mogę w to miejsce zamontować głowicę termostatyczną i pełni mi funkcję regulacyjną. Czyli na początku równoważenie, później regulacja. Analogicznym, takim samym produktem jest zabór TBVC lub TBVCM, który jest stosowany przy takich odbynkach jak konwektory, kurtyny powietrzne, belki, czyli pełni tę samą funkcję równoważenia i po zamontowaniu siłownika także funkcję regulacji. I tutaj maksymalne delta P przez nas rekomendowane, z uwagi właśnie też na parametr hałasu, to jest 30% kilopaskali. Zawór termostatyczny 20, TBVCCM 30, jeżeli mamy zawory gdzieś jak w jakichś technologiach, gdzie ten hałas z perspektywy uszu naszych użytkowników, czy nas samych jako posiadaczy takich instalacji, ten parametr nasz ludzki nie jest tak ważny, to zwracamy uwagę na te ciśnienia statyczne, to co pokazałem wcześniej. No dobrze, wiem już jak właściwie Wyselekcjonować optymalny zawór pod kątem KV, pod kątem wielkości nastaw i zakresu minimalnych i maksymalnych spadków ciśnień, to teraz pytanie, jak je lokalizować? Oczywiście przy każdym odbiorniku końcowym, to jest zasada wszystkim znana i to stosujemy. Wiemy, że przy każdym odbiorniku powinien uzyskać oczekiwany docelowy przepływ, więc tam jest potrzebny zawór równoważący. Ostatni, najczęściej ten krytyczny, jest tym naszym zaworem odniesienia na tę wartość minimalną. W przypadku tbp to byłoby te 3 kPa, w przypadku zaborów termostatycznych to 5. Ale to nie koniec. Dobrze zrównoważona statycznie instalacja to taka, która dodatkowo wykorzystuje definicję modułu hydraulicznego, a za tą definicją strukturę. Podziału, modułu, podziału instalacji na moduły, czyli pojawia się dodatkowo zawór wspólny, który obejmuje co najmniej trzy lub więcej odbiorników końcowych. Taki podział na moduły, zależnie od tego, co mamy w odbiornikach końcowych, mogą to być układy przepływowe z zaworami trzydrogowymi, mogą to być zawory termostatyczne przy grzejnikach, mogą to być zawory TBVC przy belkach, przy pankoilach. Zbieramy to w pewien moduł i obsługujemy zaworem wspólnym obsługujemy tutaj zaworem wspólnym, tworzy nam się pierwszy moduł. Następnie te nasze kondygnacje dla przykładu w tym miejscu tworzą kolejny moduł z zaworem wspólnym pod pionem. Czyli to moduł pierwszy mój przy odbiornikach staje się pod modułem, modułu, którym jest pion. Następnie tworzy nam się jeden główny moduł, w którym zawór wspólny jest ulokowany przy pompie. Taka struktura instalacji nazywa się właśnie podziałem na moduły i bardzo mocno usprawnia proces równoważenia. Zauważmy, gdybyśmy patrzyli sobie z perspektywy nastaw na zaworach termostatycznych, przy doświadczeniu doktora Flow pokazałem, że przy pewnych warunkach, nawet nastawa 1 nie była nam w stanie już zrównoważyć układu. Wtedy powinienem ściągnąć tak naprawdę to ciśnienie z zaworu termostatycznego gdzieś w kierunku źródła. I tym elementem, tym tym wykonawcą ściągania jest właśnie zawór wspólny. To on ma przejąć na siebie te nadwyżki, a później kolejny i kolejny, aby zepchnąć to nadciśnienie w kierunku pompy, a tutaj już mamy właściwe też do tego narzędzie, właściwą zdolność, ponieważ pompy, które stosujemy, to pompy elektroniczne, więc tam możemy zredukować obroty pompy do tych optymalnych, nawet to się nazywa optymalizacja punktu pracy pompy. Czyli dzięki podziałowi na moduły na pewno jesteśmy w stanie zwiększyć nastawę przy odbiornikach, czyli poprawić dokładność równoważenia, ta tolerancja wtedy jest odpowiednio niż, niż, mniejsza, niższa. Dodatkowo mamy możliwość większej diagnostyki, czyli pomiaru dodatkowych parametrów, przepływu, różnicy ciśnień w różnych miejscach instalacji. Diagnostyka jest czymś, co jest potrzebne wtedy, gdy są problemy, gdy instalacja nam choruje. Jest jakiś syndrom niewłaściwego funkcjonowania, i wtedy takie dodatkowe miejsca diagnozy to jest świetne narzędzie do tego, żeby postawić odpowiednią diagnozę, a później zaproponować leczenie. Co więcej, podział na moduły wprowadza nam możliwość wykorzystania zasady proporcjonalności. To jest bardzo ważna rzecz. Będę więcej o tym pokazywał w części praktycznej dzisiejszego spotkania, ale to jest bardzo ważny punkt, bo ten punkt daje nam. Dalej możliwość jest startem do tego, aby na obiekcie wykorzystać profesjonalne metody równoważenia. Czyli nie metodę biegam, znajduję, szukam optymalnych nastaw, tylko mam konkretny scenariusz, wiem, co mam zrobić, jest konkretny plan, realizuję, do, dostaję efekt, zgodny z moim oczekiwaniem. Jeżeli już wiem, gdzie ulokować w strukturze, to jeszcze jest ważne, aby sobie wejść nie jako w sam obszar odbiornika. Mówię o tutaj montażu, czy zasilanie, czy powrót. Z perspektywy równoważenia nie ma większego znaczenia, dlatego że różnica ciśnień, którą mam między zasilaniem i powrotem uzyskać, uzyskam ewentualną nadwyżkę w tak samo na zasilaniu, jak i na powrocie. Czyli jeżeli na zasilaniu mam trzy bary, na powrocie 2,5 bara. Wyobraźcie sobie, że ta instalacja jest płaska, że to są na przykład dwie chłodnice lub nagrzewnice, patrząc na kolory, to nagrzewnice w centralach wentylacyjnych. Płaska instalacja, ciśnienie statyczne takie same tutaj na zasilaniu, 3 bary, wchodzi nam na trójnik. Pomijam tutaj opory rur i opory odbiorników, tak aby było łatwiej to nam tłumaczyć. Te trzy bary muszę zredukować o pół bara, o 50 kPa na stadzie, aby zrównoważyć przepływ na obu odbiornikach. Teraz zauważmy, czy ja to zrobię tutaj, czy tutaj. Efekt jest ten sam. Na powrocie dostanę 2,5. Ale co nam się zmienia? Zmienia nam się wartość ciśnienia statycznego w samym odbiorniku. Czyli zmienia nam się wartość z 2,5 na albo 3, albo 2,5 bara. To jest ważna rzecz z perspektywy tego, czy w odbiorniku moje ciśnienie statyczne powinno być wyższe, czy niższe. Tu nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Jeżeli odbiornik ma wysoką klasę ciśnienia, na przykład PN16, to mi na pewno zależy na tym bardziej, aby mieć 3 bar niż 2,5 bar z perspektywy pojawienia się pęcherzyków powietrza. Tutaj zachęcam do powrotu do naszych webinarów na temat systemów odgazowania z marki Pneumatrix. Ale jeżeli jestem na granicy gdzieś tam ciśnienia wytrzymałości danego urządzenia, to może lepiej dać jednak na zasilanie, żeby to ciśnienie statyczne w odbiorniku było odpowiednio niższe. Jeżeli chodzi natomiast o temperaturę, zauważmy, że tutaj oczywiście będzie mniej skrajna, więc ten montaż na powrocie na pewno pod tym względem jest dla nas lepszy z uwagi na trwałość i żywotność materiałów, chociażby uszczelniających w zaworach. Więc najczęściej montujemy na powrót, ale pamiętajmy o tym rozkładzie ciśnień. Jeżeli mamy odpowiednio wysoki zapas wytrzymałości odbiornika, to jak najbardziej. Można montować zawory na powrocie. Poza tym, żeby wiedzieć, jak lokalizować to, jeszcze w jakim kierunku je montować, to też jest ważna kwestia, aby o tym pamiętać. Mamy na korpusach, korpusach strzałki. Tutaj się przy okazji pojawia zawór staw kołnierzowy i zawór TBV gwintowany, który pełni funkcję zaworów, pełnią funkcję zaworów równoważących. Mają strzałki. Stad, jako jedyny zawór w naszej ofercie, nie ma strzałki montażu. Można go montować. W tak zwanym kierunku nagrzybek jak i podgrzybek, oba warianty są dopuszczone. Pamiętajmy też o tych odcinkach prostych. Kieruję te słowa zarówno do projektantów, jak i inżynierów budowy. Dlaczego także projektantów? Dlatego, że już dzisiaj ta technologia projektowania 3D, BIM to wszystko powoduje, że tam też trzeba już w rysunkach projektach uwzględniać te parametry. Więc jeżeli to nie będzie odpowiednio zaprojektowane, odpowiednio graficznie pokazane, no to później na budowie, jeżeli mamy model 3D, jest to nie do zrealizowania. Kolejnym parametrem istotnym jest sama obsługa. Podczas równoważenia muszę doprowadzić przepływ do wartości, która jest zgodna z moim przepływem obliczeniowym, projektowym. Realizuję to poprzez nastawę, bo nastawa daje mi odpowiedni kV. Ale teraz, aby to wszystko było możliwe, to po pierwsze ja muszę mieć bardzo dużą łatwość odczytu tej nastawy, bo to jest KV, czyli odczytu tego także KV. A drugi bardzo ważny punkt to jest zweryfikowanie, czy nastawa, którą dokonałem, dała mi mój wymagany przepływ. Bo w projekcie są nastawy, które mają przymiotnik wstępna. A chodzi o to, aby nie sama nastawa została. Uznana jako efekt, jako sukces tego, że instalacja została wykonana i zrealizowana i oddana do eksploatacji, ale przepływ, więc ja powinienem to zweryfikować. Dlaczego to tutaj pokazuję? Bo mm, wykonawca oczywiście ma to, inżynier budowy ma to do zrealizowania, ma to do zmierzenia, ma to do zweryfikowania, ale to już projektant na etapie projektu tak naprawdę decyduje, czy będzie taka możliwość, czy nie. Decyduje poprzez wybór odpowiedniej konstrukcji i modelu danego zaworu. Czy on ma możliwość łatwego odczytu swojej pozycji? I co bardzo ważne, czy ma krótce pomiarowe? Nie idźcie, proszę, tutaj nigdy na kompromisy, dawania zaworów bez końców pomiarowych. To się tylko kończy później frustracją i pewnym zawodem w momencie, gdy chcemy cokolwiek zweryfikować na obiekcie, czy rzeczywiście funkcjonuje poprawnie. Jeżeli już jestem przy obsłudze, to jeszcze, tak na marginesie, troszeczkę, jako ciekawostka, przy dużych średnicach zaworów równoważących wykorzystujemy tak zwany efekt odciążenia ciśnieniowo-grzybka regulacyjnego. To jest realizowane poprzez stworzenie przestrzeni na wnikanie ciśnienia tak, aby te wektory sił ciśnienia przed i za zaworem, który mam do zławienia, nie były względem siebie przeciwstawne, tylko aby tutaj był taki efekt rozkładu działania na siebie sił prostopadłych. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego to pokazuje? To jest pewna ciekawostka, ale zauważmy, jeżeli na przykład mówimy o chwat 4.0, jest to analogia do przemysłu 4.0. Równoważenie statyczne to jest to rozwiązanie, które jest bardzo częste w dużych technologiach. Tam jest to w zupełności w wielu obiektach wystarczający poziom równoważenia, ale tam też się pojawiają duże średnice, duże przepływy, ogromne moce chłodnicze czy też grzewcze. Przy chłodzie niewielkie delty, to też nam bardzo mocno wyolbrzymia rozmiary armatury. I teraz wyobraźmy sobie, że w takim obiekcie przemysłowym mamy do zdławienia na zaworze 100 kPa. I teraz co jest ciekawe, jeżeli mam zawór powiedzmy średnicy mniej więcej DN100, DN125 i średnica grzybka wynosi 10 cm, to wiemy o tym, że ciśnienie to jest siła na powierzchnię. Czyli ja teraz oddziałuję ciśnieniem na moją dłoń. Jeżeli tak jest, to powinienem wziąć pod uwagę, że, że pompa tutaj wygeneruje mi ciśnienie 100 kPa, to jest to równe naciskowi 80 kg, gdybym miał dwa wektory przeciwne względem siebie, czyli gdybym miał taki zwykły płaski grzybek, gdybym nie miał tego odciążenia hydraulicznego. Natomiast nasze stawy do, do DN400 można obsługiwać nawet jedną ręką dzięki właśnie tej funkcji odciążenia hydraulicznego grzybka. Tutaj, tak na marginesie, mamy zdjęcie Stafa DN400 z naszą koleżanką z produkcji, kierowniczką, jak ja to nazywam, szefową stada pozdrowienia dla Renaty. To teraz już tak w telegraficznym skrócie, bo ponieważ pokazałem kilka produktów, chciałbym dosłownie błyskawicznie przejść przez ich specyfikę. Mamy zawory termostatyczne i zawory TBV-CCM jako zawory dwupunkcyjne. To do czego one służą, jakie mają parametry, warto oczywiście sprawdzać we wszelkiego rodzaju em, kartach katalogowych i innych dokumentach. Zawory równoważące, stady jako najczęściej, ale pamiętajmy, że są jeszcze TBV-y. Jest inna rodzina zaworów stad, która jest bardziej właściwa może do konkretnego systemu, na przykład do wysokich temperatur albo do systemu ciepłej wody użytkowej. Popatrzmy na te parametry, zagłębmy się nieco bardziej w same dane techniczne konkretnego produktu, wybierając, stosując rozwiązanie pod konkretny projekt. Tak samo z zaworami kołnierzowymi, te pospolite stafy, ale mamy jeszcze wersje kołnierzowe i wersje rowkowane, to także warto pamiętać już na etapie projektu, na przykład realizując projekt w technologii 3D i tam na przykład stosując system Wiktawlik. Te wszystkie parametry, nie po to jest nasze spotkanie, aby teraz podzielić takie szczegóły, natomiast zachęcam do stosowania, do korzystania z naszych poradników, bademecum, poradnik aplikacyjny czy niezbędnik praktyka. Jeżeli ktoś nie ma wersji papierowej, jest do pobrania z naszej strony internetowej wersja PDF, więc zachęcam. Dodatkowo, jeżeli chcemy mieć dostęp do pełnej biblioteki akt katalogowych, to zachęcam do zainstalowania HighSelect. HighSelect to program po pierwsze do doboru. A po drugie, to jest świetny, taki cyfrowy katalog kart, kart produktowych. Jest tam pełna baza, więc zachęcam do pobrania. Tak samo zachęcam do zainstalowania sobie aplikacji High Tools na smartfony, jeżeli gdzieś na obiektach w terenie chcemy też sprawdzać niektóre parametry, chociażby tak, jak pokazany wcześniej współczynnik KV. No dobrze, przejdźmy sobie teraz do części wiedza w praktyce, która pokaże nam, na czym polega proces równoważenia, na czym polega zasada proporcjonalności, też zostanie przypomniana interaktywność i jak wygląda efekt pomiaru na rzeczywistym zaworze. Jesteśmy na stanowisku numer 2, Dzięki magii telewizji czekają już tutaj na nas zestawy pomiarowe. Wizjo i sensor poprzedniej generacji. Dwa komplety, dwa sensory podpięte do jednego komputera, wizjo, dwa sensory podpięte do kolejnego komputera, czyli będziemy mieli podgląd na bieżąco z czterech punktów pomiarowych. Wielki komfort, rzadko jest aż taka zdolność na samych budowach, natomiast na potrzeby tej, tej prezentacji, na potrzeby szkolenia pozwalamy sobie na tego typu właśnie walor skorzystania z bardzo wielu urządzeń. W tym ćwiczeniu chciałbym zaprezentować czy też zasymulować zjawisko, cały proces, który ma miejsce na budowie. Czyli dysponujemy projektem, przerzucamy nastawy z projektu do warunków rzeczywistych, ustawiamy zawory na konkretne pozycje zgodnie z wyliczeniami projektowymi. I zróbmy to w analogii, właśnie także i tutaj. Mam tutaj nastawy projektowe, które kształtują się w taki sposób, że ostatni zawór. Pozostaje na nastawie 4.0, czyli w pełni otwarty, co jest bardzo częste, jeżeli chodzi o ostatnie zawory w module. Kolejny zawór, nastawa 3.0. Wykonałem nastawę 3.0. Bardzo prosty, czytelny sposób mogę od, 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 odczytać właśnie pozycję dzięki numerycznemu pokrętłu. Nastawa 3.8 na kolejnym stadzie. I ostatni nastawa 3.0. Ostatni, jeżeli chodzi o ustawienie nastawy, ale pierwszy pod kątem kierunku zasilania układu, czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, ostatni zawór w module. Te nastawy, zgodnie z projektem, mają nam pozwolić na uzyskanie przepływu na poziomie 500 litrów na godzinę na każdym z układów. Czyli mamy Teoretycznie cztery takie same odbiorniki o takim samym zapotrzebowaniu na ciepło lub chłód na każdym z nich do uzyskania 500 litrów na godzinę. Sprawdźmy, sprawdźmy w takim razie teraz podgląd komputerów. Wyniki prezentowane na skołpie pokazują nam dane. Około 103% uzyskuje na sensorze numer 1. 115% na sensorze numer 2 w tym zestawie. Drugi zestaw, widzimy, że jest to na poziomie 112%, 110%, 112% na obu zaworach. To mi już pokazuje, że nastawy, które dokonałem, w jednym z odbiorników niekoniecznie spełniają swoje wartości. Czyli widzimy, że na jednym z układów, na jednym z obiegów, na tym pierwszym jest wartość bliska 100%, natomiast na pozostałych mamy wyraźniejszy nadprzepływ. Celowo, oczywiście, pokazałem tutaj pewien taki zabieg niezgodności nastaw z rzeczywistością. Dlaczego? Bo bardzo często właśnie tak to wygląda w realnym świecie, że nastawy, które dokonujemy, których obliczenia dokonujemy w programach obliczeniowych, później nie mogą być w 100% powielone, dlatego że instalacja. Nie jest pełnym odwzorowaniem, ta rzeczywista instalacja nie jest pełnym odwzorowaniem naszych projektowych obliczeń. Różnice mogą być w bardzo wielu obszarach. Główny to na przykład troszeczkę inna trasa prowadzenia układów, prowadzenia rur, ilości kształtek, czyli na przykład wyeliminowanie kolizji, które zostały dopiero zdiagnozowane na samym obiekcie. Inną przyczyną mogą być inne. Na przykład odbiorniki, lub inne w ogóle systemy połączeń, inne systemy rur, inny rodzaj samych klimakonwektorów, bardzo wiele różnych elementów, niekoniecznie dokładnie takich samych, jak pojawiły się w programach obliczeniowych, jakie pojawiły się w naszych projektach. I to powoduje, że nastawy projektowe, które nazywamy bardzo często wstępnymi, ten przymiotnik wstępna nastawa, właśnie w domyśle jest dla nas, Motywacją do tego, aby poszukać nastawy docelowej. I tak też tutaj jest. Teraz zauważmy pewną fajną specyfikę, którą mogę uzyskać dzięki zaworowi wspólnemu, bo w ramach tego ćwiczenia chcę Wam pokazać, na ile przydatny, na ile ważny jest podział na moduły z punktu widzenia właśnie wykorzystania zaworu wspólnego. Tutaj, dla tych czterech stadów, mam główny stad jako zawór wspólny podpiony. Teraz zamykając te stady, Zwróćcie uwagę na obu w ekranach, jak zmieniają nam się wartości procentowe. Gdzieś dochodzę do 100%, 99, w innych miejscach około 108, 106, 110. Czyli widzę, że idzie nam ta zmiana przepływu w sposób proporcjonalny, ale nadal ta odchyłka względem pierwszego i pozostałych odbiorników jest zbyt duża. Więc teraz mogę dokonać korekty nastawy. I korekta nastawy. Na odbiorniku tym pierwszym, to okazuje się, że mimo że on jest blisko pompy, to niekoniecznie muszę go zdławić do nastawy 3.0. Gdzieś te dodatkowe opory się pojawiły, które muszę oddać ze stada w kierunku elementów, właśnie które wygenerowały większe wartości spadku ciśnienia. Zmieniam nastawę na wartość 3,5. Koreguję to także w komputerze. I daje mi to odpowiedź, że mój przepływ wynosi 108%, czyli mam tutaj teraz zgodność, jeżeli chodzi o proporcje względem odbiornika numer 2. A jak to wygląda względem odbiorników pozostałych? 106, 105, też jest znacznie blisko. I teraz popatrzmy sobie, gdy znowu wykorzystam zawór wspólny, to proporcjonalnie na wszystkich odbiornikach dochodzę do zbliżonej wartości. Mógłbym dokonać jeszcze korekty. Czyli widzę, że pierwsze zawory mają nastawę, która daje mi około 100%, 102, więc mogę tutaj jeszcze zmienić na nastawę 3, 4. To mi daje 101, na pozostałych 101 i na sensorze numer 2 też dokonam korekty, czyli nastawy z 3,8 skoreguje na wartość 3,7. O to chodzi właśnie w równoważeniu, żeby na każdym z odbiorników, na każdym z punktów końcowych uzyskać przepływ nominalny, uzyskać przepływ obliczeniowy, Super ta wartość jest bliska, maksymalnie bliska wartości 100%, tolerancja, którą nam sam scope jako urządzenie pokazuje i podpowiada to około plus minus 10%, ale im ona będzie bardziej precyzyjna, ta wielkość przepływu, na pewno lepiej to służy efektywności samej, samej pracy układu. Więc dokonałem równoważenia. Mogę jeszcze skorygować lekko zawór wspólny, tak, aby uzyskać mniej więcej ten przepływ na poziomie 100% plus minus 1. I teraz zauważcie, co dokonam. Wyobraźcie sobie, że to jest układ, który jest oczywiście, tak abyście widzieli też oba, oba sensory. Symulujemy warunki rzeczywiste, czyli dokonałem zrównoważenia mojego konkretnego modułu. Mam cztery stady względem siebie zrównoważone. Spróbujmy na chwilę zapomnieć o tym, że mam tutaj zawór wspólny. On jest, ale zapominam o jego użyciu. Przechodzę w ramach równoważenia do pozostałych pionów. Idę do innego modułu i tam dokonuję różnego rodzaju też korekt nastaw. Z zaworów w pełni otwartych zaczynam przeprowadzać równoważenie i redukuję ich poziomy otwarcia. Zauważcie, interaktywność, która ma miejsce teraz w układzie, powoduje, że przepływy na moim module wzrosły o 12%. To jest właśnie efekt interaktywności układów w równoważeniu statycznym. Ale Właśnie. Jak jest tego, jaka jest tego konsekwencja? Gdybym nie miał zaworu wspólnego, bo na razie o nim zapominam, muszę dokonać korekty na każdym z zaworów. Muszę dokonać korekty ustawienia na każdym z tych moich stadów już w module ustawionych. Zauważmy. To są zawory, które już ustawiłem, przez które już przeszedłem i gdy nie mam zaworu wspólnego, muszę ponownie do nich wrócić. Czyli każdorazowa zmiana ustawień na pozostałych zaworach. Na pozostałych pionach wymaga ode mnie powrotu do już zrównoważonego, już zrównoważonego układu. Gdy tutaj dokonam korekty, kolejną korektę będę musiał wykonać w innym miejscu. Więc takich zmian jest bardzo wiele. Zauważcie, że interaktywność. Jest zjawiskiem, które przy procesie równoważenia fizycznie na obiekcie, jeżeli nastawy projektowe nie są w pełni zgodne z stanem rzeczywistym, czyli nie dają mi wartości obliczeniowych, wartości projektowanego przepływu, to korekta tych ustawień jest bardzo czasochłonna i żmudna. I odpowiedzią na to jest zasada proporcjonalności, czyli wykorzystuję zawór wspólny, który daje mi narzędzie, Bazujące na zasadzie proporcjonalności. Teraz nie muszę wracać do każdego ze stadów. Wystarczy, że na zaworze wspólnym znowu dokonam zmiany, czyli zredukuję jego kV, zredukuję jego otwarcie i sprawdzając przepływy dojdę do wartości około moich wymaganych 100%. Zauważcie, dzieje się to na, na całym moim module. I to jest właśnie. Ten argument, dlaczego instalacje powinno się dzielić na moduły, w momencie, gdy stosujemy równoważenie statyczne. Dajemy oręże, dajemy narzędzie, którym jesteśmy w stanie spacyfikować w cudzysłowie tę interaktywność, która występuje między odbiornikami, między pionami, między modułami. Przez to w bardzo mocny sposób ułatwiamy precyzyjne równoważenie, skręcamy jego czas, po prostu gwarantujemy jakość równoważenia na obiekcie. W ten oto sposób chciałem Wam pokazać dowód na to, na ile podział na moduły, na ile stosowanie zaworów równoważących wspólnych jest konieczne. Tylko pamiętajmy, to projektanci są tym, tym dyrygentem, który nadaje ton naszym instalacjom. To Wy, jako projektanci, jesteście zdolni tylko do tego, aby te zawory. Zaprojektować. Oczywiście wykonawca może je stosować bez projektu, tylko po pierwsze musi je dobrać, po drugie, musi na to znaleźć budżet, a jeżeli to nie zostało uwzględnione na etapie projektu, no to czasem tych środków niestety brakuje. Więc zadanie projektanta jest takie, aby świadomie pamiętać o tym, że podział na moduli, moduły w równoważeniu statycznym jest absolutnie wymagany i zalecany. Jeszcze jedna uwaga. Nie podpowie Wam o tym żadne narzędzie, nie podpowie Wam o tym ani program firmy SAMCOM, ani program firmy Instalsoft. Nie ma tam ostrzeżeń, które mówią: że instalacja nie została podzielona na moduły. To wynika z wiedzy projektanta, to wynika z tej świadomości inżynierskiej, której musicie, o której musicie pamiętać. W bez zaworów wspólnych dokonacie tak samo precyzyjnego równoważenia. Bo to jest program, który dokona odpowiednich kalkulacji i znajdzie nastawy docelowe. Ale na budowie znalezienie tych nastaw docelowych nie jest tak błyskawiczne, jak ma to miejsce na komputerach, na naszych programach obliczeniowych. Tam jest to związane z żmudnym, wielokrotnym podejściem do zaworu, z ogromnym czasem, z ogromnym wysiłkiem, a co za tym idzie, też ze znacznymi kosztami. To powoduje, że taki zawór, module, zawór wspólny, mimo że generuje koszt inwestycyjny, to bardzo mocno zwraca się na etapie przekazania instalacji do eksploatacji lub też na etapie diagnozowania różnego rodzaju zjawisk, które na przykład nie pozwoliły nam na, nam na uzyskanie wymaganego przepływu. Na filmie, na nagraniu wiedza w praktyce pokazałem proces równoważenia, z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych teastką, to aby możliwe było wykonanie takiego równoważenia nie z takim asortymentem, z, tak, z takim dużym arsenałem urządzeń pomiarowych, konieczne, konieczne są oczywiście metody. I te metody bazują na podziale na moduły, tak jak to zademonstrowałem też na tej części praktycznej, ale aby w ogóle taki proces zaszedł na obiekcie, jak samo w ogóle równoważenie, jako takie, ta weryfikacja tych przepływów, zachęcam, aby zdopingować do tego proces inwestycyjny poprzez odpowiednie zapisy w projektach. Projekt jest też dokumentem, podpisujecie się pod nim jako projektanci, jako inżynierowie uprawnieni po zdaniu państwowego egzaminu, więc tam wszelki zapis też ma moc pewną prawną. Bo jeżeli chodzi o warunki techniczne, nie ma wymagań co do Przeprowadzonego koniecznego procesu równoważenia układów wodnych, ale już na przykład taki zapis, jak tutaj zaprezentowałem, w warunkach technicznych, plus gdzieś tam przywołanie tego w uwagach na rysunku, nie w warunkach technicznych, w opisie technicznym, przepraszam, plus przywołanie takiej uwagi na rysunku i co ważne, zagnieżdżenie takiej pozycji w kosztorysie, bo to jest istotne, aby gdzieś ta wartość kwoty w budżecie została też na to przewidziana. I finalnie, aby znalazło to się w ofercie, w całym procesie inwestycyjnym. Więc zachęcam do kopiowania w swoje opisy, swoje rysunki, w swoje wykazy materiałów takiego zapisu. No dobrze, podsumowując. Stosując rozważenie statyczne, dobieram armaturę tak, aby nastawy były jak najwyższe, bo to daje mi odpowiednią dokładność, zmniejsza tolerancję. Przepływu względem rzeczy, przepływu rzeczywistego, względem projektowego, zyskuje na precyzji. Zwracam uwagę na zalecane minimalne i maksymalne opory na zaworach. To minimum związane z pomiarem, te 3 kPa, czy maksymalne związane z wytrzymałością armatury, czy też parametrem akustycznym pod kątem komfortu. Dzielę instalację na moduły. To jest bardzo ważne. Wstawiam te zawory wspólne strukturę modułową. Stosuję armaturę użyteczną, czyli taką, na której jestem w stanie w łatwy sposób odczytać pozycje. Najczęściej to są numeryczne pokrętła. One dają taką największą łatwość w odczytywaniu tych pozycji, a co za tym idzie to KV. I tak jak widzieliście w części praktycznej, ten KV jest ciągle gdzieś nam obecny, nie tylko w doborze, tak samo przy pomiarze. Na urządzeniach pomiarowych na wyświetlaczach tam ciągle ta wartość KV nam się przed oczami. Pojawiała, bo ten parametr nam będzie w ogóle towarzyszył przez cały niemalże ten cykl szkoleń. Stosuję zawory takie, które mają krótce, bezwzględnie. Mogę łączyć dwie funkcje równoważenia z regulacją, przez co optymalizować koszty inwestycyjne. Pamiętam o interaktywności i proporcjonalności, że to są te cechy, które są przypisane równoważeniu statycznemu. Po tych wszystkich punktach możemy sobie przybić pewien order. Proaktywnego inżyniera, który zna się na równoważeniu statycznym, który wie na czym to polega i na czym tak naprawdę już na etapie projektu powinien się skoncentrować i skupić, aby później ten efekt końcowy był właściwie uzyskany. Jak podejść do tematu równoważenia statycznego w instalacjach projektowanych ze współczynnikiem równoczesności? No, to jest ciekawe zagadnienie, w ogóle na długą dyskusję bym powiedział, ale podeszliśmy do tego tematu już przy piątej wersji programu InstallSoft. Więc teraz może nie, nie udzielę szczególnej pełnej odpowiedzi na temat tego zagadnienia, ale na pewno w tym celu przeprowadzimy też szkolenie i też spotkanie, bo w piątej wersji InstallSoft podeszliśmy do tego już systemowo, wprowadziliśmy pewną dodatkową funkcjonalność, aby to, to równoważenie już na etapie projektu ze współczynnikiem niejednoczesności było odpowiednio przeprowadzone. Jeszcze pytanie od pana Władzimirza. Czyli na zaworze trzeba zawsze ustawić nastawę wstępną i sprawdzić przepływ? No, teoretycznie nic nie trzeba, ale na pewno warto. Po to ten zapis zaprezentowałem, który można kopiować w nasze opisy, w projekty, aby. Zachęcać branżę, aby tworzyć pewien trend, tworzyć pewien standard przekazywania obiektów do eksploatacji, bo dopiero pomiar, sprawdzenie rzeczywistego przepływu daje nam pewność i gwarancję, że ta instalacja będzie działać. Bo tak jak mówi hymn Hydraulika, o którym bardzo często powtarzam, którego śpiewał Freddie Mercury, Flow must go on. Przepływ musi być, nie nastawa. Nastawa jest tylko pewnym parametrem konstrukcyjnym. To przepływ nam daje komfort, ciepło, chłód, zależnie od przeznaczenia systemu. Jeszcze od Rafała. Tak, Rafał tutaj odniósł się do tego, że wykorzystałem cztery urządzenia. Oczywiście na co dzień stosujemy no góra dwa takie zestawy albo, albo nawet jeden. Pokazałem to w celu lepszej prezentacji na naszym szkoleniu, ale jeżeli nawet mam jedno urządzenie, urządzenie i dobrze zaprojektowaną instalację, dobrze mam na myśli odpowiednią strukturę systemu podzieloną na moduły, to jednym urządzeniem jestem w stanie zrównoważyć całą instalację. Oczywiście będę to robił nieco dłużej niż tak jak ja to pokazałem, to, tak jak ja to pokazałem tutaj na czterech odbiornikach, ale jeżeli wtedy już mam modułowość instalacji, dysponuję urządzeniem pomiarowym, zaborem mają krótce dyspozycyjne, mają pomiarowe, przepraszam, to jest to już ten świetny punkt startu do tego, aby optymalnie precyzyjnie zrównoważyć instalację. To tyle pytań w strefie PIO. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To jest pierwszy odcinek z naszego cyklu. Przed nami jeszcze trzy tego typu webinary. Następny będzie poświęcony równoważeniu dynamicznemu. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi dla nas, komentarze, bardzo chętnie na wszelkie Wasze opinie czekamy. Wszelki zwrotny sygnał jest dla nas mile widziany. Czy nas było dobrze słychać, co ewentualnie poprawić przy kolejnych spotkaniach? Czy było dobrze widać? Dajcie nam swoją ocenę. Na dziś to tyle. W ramach kontynuacji jeszcze części merytorycznej będziemy wysyłać po pierwsze nagranie, poza tym też dodatkowe materiały dla tych, którzy wzięli udział. Więc to jeszcze nie koniec tej merytoryki chwac odcinka pierwszego pod tytułem Równożenie Statyczne. Będziemy to rozwijać. Na dziś. To tyle. Życzę dobrego popołudnia i do zobaczenia kolejnym razem.